Serwus, YouTube, witam wszystkich bardzo gorący, bardzo serdecznie, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku w końcu spotkamy się z Yetim. Jestem na maksa zestresowana, dlatego zostawcie łapkę w górę, żeby po prostu troszeczkę zeszło mi tego sensu. Wiecie co, nie musicie łapkę, to będzie naprawdę bardzo pomocne dla mnie i naprawdę dużo mi da. Także proszę łapkujcie, subskrybujcie koniecznie oba kanały, ponieważ też mam drugi kanał, a my sobie nie będziemy przedłużać i lecimy z dzisiejszym mocnym i stresującym materiałem. Ogólnie rzecz biorąc, to Yeti zaprosił mnie dzisiaj do siebie, do jaskini. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku lecimy z tematem, lecimy do Yetiego i zobaczymy, co to będzie. Trochę się stresuję, widzowie, naprawdę stresuję się na maksa i zastanawiam się, co tutaj mam zabrać ze sobą. Ale widzowie, no wczoraj się zastanawiałam się, co mam ze sobą zabrać, ale wydaje mi się, że mamy wystarczającą, słuchajcie, ilość rzeczy i chyba mamy wszystko potrzebne. I ubierzemy sobie już teraz, słuchajcie, tą zbrójkę. Ja po prostu ubieram ją jednocześnie po to, żeby się, wiecie, w razie czego obronić, ponieważ nie wiem, czy on jest bezpieczny, czy on jest niebezpieczny. Możliwe, że chce je porwać, zabić i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Ale możliwe, że jest naprawdę najukochańszą osobą na świecie, także słuchajcie, no, żeby go nie przestraszyć, to po prostu powiemy mu, że no, jest nam zimno, wiecie, jest icy, zimno tak jak na polarnej stacji i musimy po prostu się ubrać jakoś cieplej. Mamy, słuchajcie, dla niego też prezencik malutki, mam nadzieję, że mu zasmakuje. Mam jakieś śnieżki, nie wiem, słuchajcie, zabrałam, bo mi się to kojarzy po prostu z Yetim i tyle w temacie, także słuchajcie, lecimy. I co, mogłam go do siebie zaprosić, byłoby znacznie łatwiej, no ale dobra, widzowie, trudno się mówi, Coco Jumbo, i do przodu, mówi się trudno, żyje się dalej. I co, słuchajcie, idziemy oczywiście na wielką wyprawę do Yetiego. Okej, dobra, widzowie, nie, no tak całkiem serio myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, mam nadzieję, nikt o tym nie wie też, to jest troszeczkę może dosyć duży minus, ale mam nadzieję, że damy rady. Wow, coś wiem, jest Shadow, słuchajcie, uciekamy stąd szybciutko, lecimy, let's go. Więc tak, oczywiście idziemy tam w tym stronę, tam do tej jej... Kurde, nie musimy słowić, do tej jego jaskini, o! Słuchajcie, lecimy oczywiście. Mam nadzieję, że... No co? Co tu się dzieje? Okej, dobra, nie mam pojęcia, ale jest strong. W każdym razie idziemy tutaj. I tak, i lecimy tędy. I widzę, że tutaj w ogóle jakiś problem. No no way, że nie ma żadnych wagoników! Serio? I ja myślałam, że tutaj tak fajnie wjedziemy. No ja pierniczę, no to nieźle wyszło mi. No to nieźle wyszło mi, widzowie. Fajnie, fajnie. Myślałam, że tutaj będzie chill i sobie wejdziemy normalnie, a tutaj taka sytuacja. No dobra, słuchajcie, trudno się mówi. Będziemy musieli wchodzić, jak to za dawnych czasów się wchodziło i tyle w temacie. No niestety nic innego z tym nie zrobimy. Bywa, ale okej. Okay. Trochę się stresuję, widzowie. Chcę go też zaprosić do siebie, że tak powiem, bo bardzo bym chciała, żeby on po prostu był u nas, w sensie u mnie, i zobaczył sobie ten domek, ten pokój, co do niego zrobiłam. Ja to, słuchajcie, kurde, weźcie to tam. Po prostu człowiek nie będzie wchodził. Ja tutaj uratuję po prostu graczy na palionowie. Dobra, mamy to. Co to jest? Jakoś wysłyszałam. I teraz tak, lecimy oczywiście w tamtym kierunku. To było jakoś tam, z tego co pamiętam. Dobra, nie wiem, mi to chłopaki pokazywali. Ja nie wiem, gdzie ona jaskinia, tam sama nigdy nie byłam. To też jest mało bezpieczne w sumie. Ale jolo, widzowie, dobra, jest ta jaskinia. Ja cię kacie, dobra, widzowie. Ale to będzie mocny odcinek. Ja mam. Dobra, musicie zostawić łapkę w górę, widzowie. Zostawiajcie go teraz pełną łapek w górę, żeśmy po prostu przeżyli to. Musimy to przeżyć. Mam nadzieję, że nam się uda. Pamiętajcie, łapka, subskrypcja. I czas na nasze pierwsze spotkanie z Yetim. No dobra, widzowie, jesteśmy coraz bliżej i ja chyba tam widzę jakąś postać. Ja cię kręcę, widzowie, jak ja nie mogę, to jest serio on, dobra. Ja pierniczę, tak mi się ręce trzęsą, że to jest niemożliwe, strasznie się stresuję. Oczywiście to jest przerąbane przejść, ja nie będę, słuchajcie, robić wiadra, bo jak wiemy, Szczepson się zawsze ze mnie śmieje, że ja nie umiem robić wiadra, więc ja nie będę. O, widzieliście to, widzowie, za to musi być łapka w górę, dobra, nieważne. W każdym razie, on tam chyba jest, jak ja się stresuję, raz zjedzmy sobie coś jeszcze, żeby... O, dobra, tam zjemy, wiecie o co, razem z nim coś zjemy. To jest, myślę, że dobry pomysł, okej, okay, jest tam, słuchajcie, jest tam, jest. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę! Ej, ja tam nie chcę jednak iść. Dobra, widzowie, nie, no, musimy to zrobić. Zaprosił mnie, musimy być dla niego mili. Wiecie, o co chodzi, damy radę. Dobra, słuchajcie, damy radę. Z waszą pomocą na pewno i z pomocą waszej łapki, więc tak, idziemy, słuchajcie. Myślę, że ładnie wyglądam, jest dobrze, okej. Okay. Cześć, Yeti. Witam ciebie najserdeczniej. Yeti, mam coś dla ciebie. Okej. Okay. Zobacz. Bardzo, bardzo dziękuję. Jaki ty masz słodki głosik. I can't w ogóle. Nie jestem słodki. jestem groźny. Jaki słodziak, widzowie. Nie mów tak. I can't. Groźny. I can't, widzowie. Jaki... Ej, no, ja też powiem ci, że ja też mam coś dla ciebie. Patrz, ja też dla ciebie zabrałam, czekaj, i 44 ten, Rotten Flesher, bo tak wydaje mi się, że chyba lubisz je. Także ten.
Miło mi cię poznać bardzo. Pierwszy raz cię tak widzę w ogóle na oczy. Wow, ale naprawdę jesteś taki słodziakiem. I can't. Aha, dobra, chyba powinnam zjeść, dobra. To w takim razie ten zjem sobie teraz. Ale piechota. Smakuwa, dobra. Bardzo dobre. Widzę, że chcesz się tutaj mieszkać, rozumiem, tak? To jest twój domek tak, tutaj, pokażę tak? Pokażę ci coś. Okej. Okay. Okej, okay. Widzę, że to jest jakieś tajne... Okej, okay, tajne prze... Co jest? Czemu to jest... Musisz tu wejść. Tu jest jakiś są bałwany w ogóle, okej. Dobra, gdzie mam wejść? Dobra, jestem gotowa w takim razie, okej. A nie porwiesz mnie nigdzie? Nie. Na pewno? Okej, okay, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Gdzie jesteś? No. Zamieszkamy razem, jak już unicestwię z Chipsona. Co? Czemu miałbyś unicestwić z Chipsona? I tutaj zamieszkamy wtedy. Okej. Okay. Jak już unicestwię. Jak mi... Okej, okej. Czemu chcesz zamrozić całe palionowo w ogóle? Co to jest za plan misterny po prostu? Co to ma no, znaczyć? Zamrożę. Zamrozisz? Okej. Okay. Ej, ja muszę się... Ja muszę... Przepraszam, ja muszę cię zapytać. Ile ty masz lat? Weekend z tego głosu. Co to? Co to lat? Co to lat? Nie wiesz, co to jest lat? Ja być jedni. Okej, okay, dobra, widzę. Chyba będzie ciężko. Dobra, Yeti. W takim razie tak, słuchaj mnie, Yeti, najukochańszy, najsłodszy na świecie. Dobra, nie ma tej słodszej osoby na palinowej poza tobą. Dobra, w każdym razie. Zapraszam ciebie bardzo serdecznie do mnie do mieszkania, bo tu jest tak trochę icy i mi na przykład trochę mrozi. I unicestwimy z Chipsona? Jeszcze nie, na razie. Potem może, ale ja bym chciała po prostu ci pokazać, bo ja coś dla ciebie przygotowałam. Kurde, głupie bałwany. Więc ten, ja cię zapraszam przynajmniej serdecznie, chociaż mam dla ciebie fajną sprawę. Gdzie to się wychodzi? A to jest guzik, dobra. To jest guzik. Dobra, dobrze wiedzieć. Także chodź też, słuchaj, ja bym chciała ci po prostu pokazać fajne miejsce. U mnie w mieszkaniu, nie wiem, może już pewnie byłeś w moim domu, tak mi się wydaje, bo to... Byłem! Okej, okay, dobra. W każdym razie, no właśnie, w moim domu fajne rzeczy są, w sensie powstały, pewnie tego akurat nie widziałeś, ponieważ ukryłam to specjalnie przed wszystkimi. Ale jakby stwierdziłam, że no nie wiem, no jesteś strasznie milusi, strasznie słodki, także nie wiem, dlaczego wszyscy jakoś nie tak jestem dziwnie. Jestem słodki! Jejku, dobra, okej, okay. Dobra, nie mogę z ciebie, naprawdę. Yeti, jesteś najlepszą, najśmieszniejszą i najsłodszą osobą tak na palionowie. Ja już cię lubię, ja cię uwielbiam, naprawdę, Yeti, uwierz mi, że ja cię uwielbiam. Dobra, sobie, my się dogadamy. Ja też cię lubię. Okej, to bardzo. Przejmiemy razem palionowo. Okej, okay, myślę, że tak, na pewno, kiedyś na pewno, Yeti, dobra. On jest taki słodki, jak tak mówi, dobra. W każdym razie tak, chodź Yeti, bo tak jak mówię, zrobiłam dla ciebie specjalny pokój, gdzie jeżeli będziesz chciał po prostu, jeżeli będziesz gnębiony przez innych, bo wydaje mi się, że tak może być, bo na przykład chłopacy tak, tacy są po prostu, na przykład nie bardzo często Dave gnębi. I się z mnie śmieje. Palion też bardzo często dosyć. Szczepson w sumie mało, Bzyku najmniej. Chociaż Bzyku wyzywa kobiety. Czasem mu się zdarzy. No ale wiesz, no to jest Bzyku, jakby on, to jest całkiem normalne, wiesz o co chodzi. No i co? I więc ja jestem taką. Ja jestem już tutaj najmniejszą osobą. I palionka też jest bardzo miła, jakby co? Tak, tylko wiesz, tak ci po prostu mówię, więc zadawaj się lepiej z nami. Widziałeś paliąkę? Widziałem paliąkę. No, ona jest bardzo fajna, a gadałeś z nią bo coś? Ona jest naprawdę mega miłą osobą. No, ona jest naprawdę mega miłą osobą, co najlepsze miłą, także myślę, że też się dogadasz, ale no uważaj w sumie na Dave'a. No, Dave jest taki trochę, wiesz, taki no... Ja różnie zbywa. Okej, myślę, że to jest dobry plan. Ja bardzo chętnie akurat w unicji Dave'a ci pomogę, także spoko. Dobra, więc tak, chodź tutaj, w ogóle, ej, jak to działa? Na przykład jest tutaj, nie wiem, ciepło czy coś takiego i czujesz, że się topisz, czy jak? Mi być ciepło. Okej, okay, dobra. Ja unicestwić palionowo. Okej. Okay. Zamrozić. Czy ty jesteś jakimś robotem? Powiedz mi. Tak, momentami. Okej, okay, momentami tak odczuwam. Co to robot? Dobra, nie było tematu, nieważne, Yeti. Nieważne, wiesz co, to jest bardzo, bardzo nieistotne. To jest swoją drogą, nie wiem, może ty byłeś tej Chipson mieszka na przykład. Tak, byłem u Chipson, zobacz. Okej. Ja być zły na Chipson. Czemu? O, dobra, w każdym razie za Chipsona, o Chipsonie potem może rozmawiamy. On jest też bardzo spoko jak coś. Jest, no jest bardzo miły i zawsze stoi na przykład w mojej obronie, to jest chłopaki, bardzo, bardzo fajne. Chłopaki, nie być spoko, chłopaki, wchodzić mi do jaskinia. Okej, no w sumie fakt, ale no chyba nic ci tam nie zrobili, nie? Myślę, że całkiem gili, także nie przejmuj się tam, Yeti. Serio, nie przejmuj się. Oni są naprawdę bardzo w porządku. Chipson na przykład zawsze jest taki lojalny, staje zawsze po twojej stronie, wiesz, że coś jest taki mega w porządku, ale nieważne, dobra, chodź. Tutaj uwaga, popatrz, mam nadzieję, że będzie ci się podobać, więc uwaga. Tutaj przychodzisz przez obraz. I tutaj jest przygotowane takie dla ciebie takie po prostu śnieżne pomieszczenie, nie wiem, czy ci się podoba, czy nie. Mam nadzieję, i będziemy tu mieszkać?
No, mieszkać nie, ale możesz tutaj przychodzić czasem, jak ci smutno i wiesz, albo jak ci za ciepło jest w celem palionowie, no to tutaj jest zimno. Specjalnie tutaj, wiesz, przykręciłam kaloryfer, żeby po prostu tutaj zimniutko było. I specjalnie dla ciebie, wiesz, o co chodzi. To i masz też na przykład... Wspaniała. Bardzo dziękuję. Tutaj masz jedzonko na przykład, także no, wszystko dla ciebie. Możesz tutaj częstować, robić co chcesz, wiesz, o co chodzi, nie? Także no, tyle, no, nie wiem, mam nadzieję, że ci się po prostu podoba, że będziesz tutaj mógł miło spędzać czas po prostu. Ja mieć nowe mieszkanie. Dokładnie, także no. To tyle. Jesteś szczęśliwy. O, jaki cute, i zaraz jest taki słodziaśny, I can, taka słodzinka kruszynka z ciebie. Jesteś szczęśliwy. Oj, cute, dobra widzowie. Ale jak i tak unicestwić Palion i Szczypson. A powiedz mi, ale co to jest za plan w ogóle? Czemu chcesz ich unicestwić? Oni są spoko. Wiesz, gituwa całkiem. Oni zabrać Milki i Palionka Yeti. Aha. Ja ich unicestwić. Okej. Dobry plan. Będę trzymać kciuki czy coś, nie wiem, może to jakieś sobie widzowie kalambury, coś nie wiem, o co chodzi, ale okej, okay, tak, Yeti, spoko pomysł. Myślę, że kiedyś na pewno ci uda osiągnąć marzenia, ważne jest wierzyć w siebie czy coś. Dobrze, zamrażaj tam sobie, nie ma sprawy. Bardzo ci dziękuję w ogóle za to spotkanie, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze chciałeś mi powiedzieć ważnego czy coś, ale myślę, że ten, bo miło mi się w ogóle było poznać pierwszy raz i wiesz, zobaczyć i usłyszeć cię w ogóle, także no, masz słodki głosik, naprawdę. Nie jestem słodki. Jesteś słodki, dobra. Mam groźny głosik. No, tak. Ale się boję. Okej, okay, mocno jesteś strong. Dobra, naprawdę, Yeti. Jesteś strong. Nie no, naprawdę, fajnie było cię poznać, także nie wiem, co teraz będziesz robił. Nie unicestwię na razie Palionowa, proszę, nie unicestwię Dave'a, Paliona i... Chociaż Dave'a możesz, ale Szybsona nie unicestwię, jak możesz, okej? Okay? Ja mam grozić. Okej. No to kiedyś tam pozamrażamy, wiesz o co chodzi, nie wiem, może chodzi o mrozić, nie wiem, widzowie, dobra. Ale tak, zamrażamy kiedyś, pozamrażamy, nie ma sprawy. Pobawimy się jakoś. Może to jest jakaś zabawa, o, to jest zabawa. Dobra, widzowie, jakoś ogarniemy. Dobra, ja lecę do siebie, bo już, wiesz, ciemno robi, zimno, także ja spadam. Dziękuję ci, Yeti, raz jeszcze i tam, nie wiem, do następnego, trzymaj się. Papa. Papa, Yeti, trzymaj się. O, na pewno jest taki słodzie. Pa. Okej, to jest naprawdę mega słodziak. Patrz, ja jestem w szoku, bo ja nie wiem po prostu, czemu wszyscy prują się coś tam, o Yeti w ogóle, a on jest takim słodziakiem. Dobra, widzowie, ja jestem totalnie spokojną osobą, ja jestem najspokojniejszą osobą na świecie. Teraz już nie wiem, po co było tyle stresu. Zarąbiście, kończymy odcinek, dzięki, że byliście, czuliście do końca. Pamiętajcie, że zostawić łapkę, subskrypcję. No i pamiętajcie, że odcinki codziennie 15.30 na kanale Milki Plus i 18.30 na głównym kanale, to jest bardzo ważne. No i co, no jak mówię, ja już słuchajcie, niczym nie stresuję, a się serio stresowałam bardzo, a tu się okazuje, że to naprawdę mega fajna osoba, także wydaje mi się, że no, jakoś się tym zajmiemy. Także co, no, subskrybujcie, dzwonkujcie, lajkujcie, do zobaczenia, papatki i widzimy się później. Cześć!